bardzo szanują, jak damy traktują i grają bluesa dla prawdziwych fanów tego gatunku muzyki. Proszę bardzo, Red House. Marne szanują, jak damy traktują i grają bluesa dla prawdziwych fanów tego gatunku muzyki. Proszę bardzo, Red House. Ale można mieć jeszcze jednego takiego w rezerwie. Nie przeciągaj, Czarek, nie przeciągaj. 134? Jest? Nie ma. 224. Może zapalimy światło, kurde, może wam się cyferki zlewają. Właśnie. Dobra, staram się, 224. Nie, numer 10. Szczęśliwa dziesiątka, mamy to? Zapraszamy pana na scenę. Pewnie Anioł się przyda. To dobry powód do tego, żeby zacząć zbierać aniołów i kolekcjonować. Dużo przyjemniej w takim pomieszczeniu, gdzie tych aniołów jest sporo.
jest zwycięzca, ale nie ma aniołów. Są, są. Możesz nam podać. Dziękujemy serdecznie. Jak masz na imię? Od dzisiaj to będzie twój anioł Mateusz. Gratulujemy, wielkie brawa dla Mariusza. Super. Ale to nie ostatni Mateusz, anioł. Mateusz, Mateusz. Mateusz jak jeden z tych, którzy pisali księgę. Losujemy kolejnego zwycięzcę, kolejnego anioła. Ciekawe, czy to nie będzie jego kolega ten roku. Kolega, jaki ma numer? Tego nie wiem. 230. Zbyt wysoko. Temu koledze też się anioł przyda w życiu. Jest młody jeszcze, więc niech go dobrze tam dba o niego, pilnuje, troszczy się. Sprawdźcie. Wszystko się zgadza. Adam, nawet się przedstawić z nazwiska Zalewski, żeby nie było wątpliwości. To będzie twój anioł. Niech też ma na imię Adam. I niech czuwa nad tobą. Moi drodzy, powiem tak. Dziś jeszcze tutaj dla was, myślę, że dużo fajnych rzeczy. Zaśpiewa dla was Grzegorz Walczak, który już tam z tyłu przygotowuje się do występu specjalnie dla was, za zupełną darmochę. Proszę państwa, Czarek jest niesamowicie skromnym. Skromną osobą. On także dla państwa dzisiaj zaśpiewa. Tak przy okazji, jak już jestem, to zaśpiewam. Wielkie brawa dla prowadzącego. Dziękuję pięknie. Moi drodzy, a czas na tą osobę, dla której ten występ jest na pewno dużo większym stresem niż dla Grzegorza, czy też dla mnie, albo dla koleżanki tutaj prowadzącej. To młody człowiek, który pierwszy raz ma wystąpić przed publicznością. Michał Gorzkowski, proszę państwa, Michał ma 13 lat. Od 6 lat uczęszcza do szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia Oskara Kolberga w Warszawie, gdzie uczy się gry na fortepianie. Moi drodzy, a przed nim w dodatku wystąpi właśnie siostra jego, która ma 11 lat i też chodzi do 6 klasy, tak jak on, tylko że do klasy skrzypiec. Najpierw poprosimy jego siostrzyczkę. Zapraszamy. Brawa dla Michaliny, proszę państwa. Zestresowana jak pier. To niesamowicie utalentowana. Nuty już fruwają po scenie, moi drodzy. Kolega ten techniczny pomoże. Tylko żeby jej nut nie pomylił, matko jedyna. Nie, myślę, że sobie poradzi. I jeszcze raz poprosimy o brawa na Michalinę.
Coś mówiłem na temat dyskusji o alkoholu do kamery.